Teraz przenosimy się, słuchajcie, do Nepalu. Yes. I tam jest taka zabawa, nazywa się ryba i żaba. Znamy to! No właśnie. Jedna osoba w parze jest rybakiem, a druga osoba przynosi rybę i żabę. Na przykład Lena jest rybakiem. Ja jej przynoszę rybę albo żabę. Rybę pokazujemy tym palcem wskazującym. A żabę ty. A żabę ty. I robię tak. Ja będę do ciebie tak się przysuwać z tą rybą, dobra? A ty będziesz chciała złapać moją rybę. Jak będę blisko, no spróbuj złapać rybę. O! Złapałam za rybę. Ale chodzi o to, żeby się nie dać złapać i w tym czasie, jak ktoś zobaczy, że rybak chce złapać jego rybę, to musi szybko zmienić palca na żabę. Tak? Zobaczcie. To ja mówię, ryba. Zmieniło się. Czyli, zobaczcie, nie mogę uciekać z ręką, nie mogę robić tak, tylko muszę wyczuć moment i zmienić palca po prostu. Ok? Nie uciekamy z ręką, tylko będziemy robić ryba. Jak ktoś złapie rybę, to się zmienia rola. Dajcie ryba. No, pokażcie. Nie udało się. To jeszcze raz przynosisz w takim razie. Dopóki nie złapiesz. A nie udało się. Jeszcze raz przynosisz. Teraz Mateusz przynosi. A Julka łapie. Nie udało się, już się raz udało. Ale nie wiem, co to jest, dopiero jak się będzie odpadać. Ale trzymaj dwa palce. Musisz tego na razie schować, kciuka i tylko tego.